Siemandero! Siemandero! Witajcie w ten piękny, niedzielny poranek. Marcowy. Niedzielny. Marcowy. Ale marcowy. Nie jest za zimno. Nie jest za ciepło. Jest akurat. Jest akurat. Lubisz taką temperaturę? Tak, znośna jest temperatura. Ja wolę cieplejsze klimaty, ale... No, wiadomo. Nie oczekujmy cudów. Chciałbym się. Ale słuchajcie, idę do busika. Wyszedłem już z lokalu wyborczego. Idę, a tu taki śpiew piękny. A, no tak. Ptaszki śpiewają u nas pięknie. I co? Kogo słychać najbardziej? Jakiego ptaka? A gołębie pewnie. Nie. Jeszcze druga szansa? Druga szansa. Kosy. Kosy! Pięknie śpiewają kosy. Widziałem z tydzień temu już. No bo kosy są bardzo oswojone w ptaki. A, karmiłem je jabłkami w zimie. Nie boją się. Piękny, czarny dziób taki. Pomarańczowy. Wręcz. Oj, piękny. Widać, że w formie dobrej. Tak jak ty. Ty tak jak ja. U ciebie też jest nienaganna sylwetka. Tak. Tak samo jak nienaganny strój u kądzia. Witamy serdecznie. Witam was wszystkich. Popijam sobie kawkę, żeby przetrwać w tych jakże spartańskich warunkach. O, tak. To dobrze. Jestem przygotowany. Wzmacniaj. Tak, dokładnie. No i tak sytuacja wygląda. Ale w ogóle o co chodzi? Gdzie my jedziemy? Bo nie było powiedziane. Gdzie my jedziemy? Po co my tutaj w ogóle? Po co ta rozmowa? Po co tu się odbywa? O co tu się rozchodzi w ogóle? Jedziemy na Pitarg, Tarnobrzega. Tak jest. W końcu, po chyba 5 miesiącach. Także wbijajcie na Pitarg. Już jest jazda na tej marcowej niedzieli. Już można wstać rano. Kądziu, chciałem właśnie zadać tobie pytanie. Słucham. Jak dzisiaj rano wstawał? Mama mnie obudziła. O czwartej? Oczywiście, że tak. Dobrze, że ta mama czuwa. Tak jest. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy serdecznie. Ja też pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za przebudzenie mnie dzisiaj rano. I tak. No dobrze. To co? Spotykamy się na... Targu. W kolejce. Tak jest. Widzimy się... Za chwilę. Bądźcie z nami. No, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu i co? Widać wszystko. Dzień. Dzień nastał, tak jest. Wychodzimy, lecimy zająć miejscówkę. Ludzi sporo. Ale nie ma szału. Ale już przyjemnie, tak jak jasno. Tak, ładnie jest, bo na przykład jak byliśmy jeszcze ostatnim razem w listopadzie, to było naprawdę bardzo do późna jeszcze ciemno. No tak, no to taka prawa natury są, panie Kądziu. No się przyjedzie. Idziemy się przywitać z Przemkiem i ustawiamy się pod bramą na pasie startowym. Tak, i chciałbym tutaj ogłosić, ostatnia walka o pierwsze miejsce w biegu była nieuczciwa, ponieważ jeden pan wjechał na skuterku. Wyprzedził wszystkich zawodników. Tak, dokładnie. Bo wjechał na elektrycznym skuterku. Kilka osób próbowało go strącić, ale im się nie udało. Rzucali mu kłody pod nogi nawet, dokładnie. Ale nie, przeskakiwał. Tak. A tak naprawdę, no to myśmy nie biegli za ludźmi, ale jest kilku sprinterów, którzy zajmują sobie te najlepsze miejscóweczki. Poprawię sobie tu plecak. O, cały dorobek mojego. Jakie masz w ogóle życia. Piękny plecak. Ja dziękuję bardzo. Polecam serdecznie. Nie będę mówił o jakim sklepie. Jest i on. Hello.
Hello, witamy! Ale się niezmiernie cieszę. No, jesteśmy. No, ale tak widzę, że nieduża kolejka jest. Nieduża, właśnie no, tak nie, nie ma szału, jest czyżby spoko. To chodziło o pogodę, że ludzie się przestraszyli, że być może może padać? Możliwe, że bardzo to jest możliwe. To, tak myślałem rano właśnie. Ale my się nie boimy. My się nie boimy. Ja uważam, że dużo ludzi dzisiaj przyjdzie oglądać, będą spragnieni ciekawości, nowości. Nowości. A przede wszystkim handlowa niedziela. A no właśnie, tu będą w tych sklepach wszystkich chodzić. A to zajdę, jeszcze coś tam się dzieje, to no zajdę z ciekawości. A po tej przerwie długiej... Wygłodniali są na pewno. To myślę, że dzisiaj miejmy to... nadzieję, że tak będzie. Ile było? Ja 5 miesięcy? Ja tak obstawiam. Nie no czekajcie, grudzień, styczeń, luty. Przesadziłem z tymi 5. No 3 miesiące nie było. No, więcej niż 3. No jak? No, grudzień, styczeń, luty. Ale prawie cały marzec mi był. A, w ten sposób liczysz jeszcze, no dobra. Nie, ale, no tak, no to tak. To już mamy bliżej 4, tak, a 5 tak. To, to już byśmy nam nie za bardzo wycisnęli. Ale no. Zgadza się, naciągnijmy, że 4, niech tak, będzie. Tak. No, jeżeli ktoś z nas nie przyszedł w ostatni handlowy listopadowy, właśnie, to, to nawet i 5 miesięcy. Na pewno tacy byli, ale myśmy chyba byli wtedy, dobra. Na pewno. Na pewno. Przy mojej dwójce z matematyki 5 miesięcy. Ja już jestem w takim wieku, że nie pamiętam, co było w zeszłym roku. Dobra, no to w takim razie wszystko jasne. No. Do zobaczenia na stoisku i handlujemy. Handlujemy. Rozpoczynamy sezon. Żółwiki. Ej. O. Dojechaliśmy, ale coś tu się stało. Nasze stanowisko zostało rozebrane w połowie. Nie ma z tyłu tutaj. Bardzo źle. Nie ma z tyłu tego prawidłowego straganu, tylko postawione są takie inne. No nic, nie ma dzisiaj naszych znajomych, których pozdrawiamy z Mosiądzem, więc zajmujemy ich stanowisko. Nie wiem, co tu się dzieje. Czego, powiem, że jest czego tak zrobili? Chłodnawo? Jest chłodnawo. Będzie dobrze, rozgrzejemy się zaraz przy rozładunku. Tak. Sylwan zajechał. Sylwan! Tutaj trzeba stanąć. Cofa do tyłu, Sylwan. To zazwyczaj w taki sposób właśnie się przemieszcza. Sylwan zbił kufel. Ten wczoraj ten reklamowałeś. Ten ulubiony, co go czyściłem. Na szczęście. Oby nam się dzisiaj dobrze handlowało. Lux. Piękny. Piękna. Zestaw już znalazł zestaw, właściciela. Tak, tak. Super. Złoty zestaw. No i proszę Państwa, piękny swój. Też znalazł nowego właściciela i... Tu szlaczek śliczny. Jaka piękna. Proszę Państwa. Ale duża. No duża, bardzo duża. Zazwyczaj są takie mniejsze. Kompletna, piękna. Bardzo. Ale piękne cudo. Piękna rzecz. Proszę bardzo, piękne szklaneczki. Znalazły właściciela. Kącio się już rozpakował, ma piękne rzeczy. Słońce trochę tutaj zasłania nam towar, ale patrzcie jaka lampa. Coś chcesz dodać, Kąciu? Opowiedzieć nic coś? Nic dodać, nic ująć. Po prostu przychodź ta. Tak. I kupuj ta. Dokładnie. No my się rozkładamy też. Dużo tego jest, dużo idzie. Z rozkładaniem. Coś tam będzie. O, handel kwitnie no. Już, medalowy, tak? No. Super. Jeszcze zadyszkę tu panu musimy coś dołożyć. Dobrze, zaraz coś wymyślimy. Proszę Państwa, Lego znajduje właściciela. Super. Częściowo jestem rozłożony, jeszcze to trzeba wyjąć. No i patrzcie tutaj, towary. Towary. Talerzy nie wyjmuję stąd. Jakieś obuwie widzę, Sylwan tutaj przyprowadził. Koszyczki wielkanocne. Dużo dzisiaj. Ciągniemy się tam, bo nam zabrali tutaj ten duży blat. Więc poszliśmy w długość, nie w szerokość.
No i jak Sylwan idzie? Oj, pomału idzie mi to wszystko. To no, godzinę czasu już się rozkładamy. I nie możemy się rozłożyć. No, ale coś tam sprzedałeś, nie? Proszę tam poszło. Ale gadżetów. Gadżetów jest bardzo dużo. Na trzęsienie. Cestyrta cała. A tu też jest jeszcze nasze. Kurtka chińska jakaś. A tutaj z tej strony będę rozkładał zabawki. Patrzcie, kto tu jest. No, no. Niesamowite. Yeah. Miło. Na misia, a jak? No, jest Dariusz w końcu przybył. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dzień dobry. Tak przede wszystkim. Tak jest, witamy. Cóż to masz dla mnie? A to jest puchar dla zwycięzcy największego w Polsce wyłowionego potwora polskiego z polskich rzek. Magnesem dymowym. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Number one. Dziękuję serdecznie. Jacob July Metal Detecting. Dziękuję Remember. Bardzo. Dziękuję serdecznie. Wspaniały prezent. A tu Dariusz ma jeszcze ramy, lustra, obrazy. Oczywiście buteleczek nie może zabraknąć, zawsze są. Ja dla ciebie przekazuję taką tablicę, że dni są tylko takie, jakie sobie pokolorujesz, może tak. Państwa, Kondziu nam demonstruje tutaj, jak jeździć na deskorolce z dwoma kółkami. Mam taką deskę, tylko że już nie jeździłem. To jest z jego pokolenia. Nie jeździłem. Musisz umieć. Czasu się... To jest tak, trzeba mieć jakieś umiejętności. Umiejętności, tak. Trzeba mieć barierkę przy sobie, żeby się oprzeć. I jak się już na tym jest bardzo ciężko. Ale jak się rozpędzi tyłem, aha, to się tak zamiata na boki. A bo to się kręci w środku. To on idzie tak, i bujasz tak, się tak jakby. Się zakręca i to ma właśnie tak dziwnie wysoko koła, u mojej są niższe. Tym się z tyłu buja. Bo to jest dla dorosłych. Tak, o tym się tak buja z tyłu i to rozpędza. Nieźle. Bardzo się o tym fajnie jeździ, tylko że to jest właśnie ciężki, kurczę, jest. Dobra, Kondziu, nie ryzykuj, bo jeszcze się rozbijesz nam, a potrzebujemy cię. Wszedł klimat tutaj. Wielkanocny też już. Siemandero, tu mówi do was Mefedron. Łączę się ze światem, z galaktyką. Wbijajcie na Plitark do Tarnobrzega. Jak mnie słyszycie, odbiór? Chcę was słyszeć. Słyszymy cię dobrze, kapitanie. To fajnie, wbijajcie, bo już się rozkręca impra. To ja, Efedron. Tutaj moi przyjaciele przyszli. No i oczywiście kilka gadżetów odłożonych, zarezerwowanych. Leci do nowych właścicieli. Bardzo fajnie. Tak na sztuki. Takie 2 złote, a taki mały złotówkę kowalski. To są, tak, to są pruskie gwoździe. Pruskie, no. Także niech przyjeżdża, póki jest, bo... Nie, on przechowa. Zrobić zdjęcie i mu... Nie, tam wiecie, bo... Nie, bo on mi pokazywał. To zadzwoni ci. Dobra, nie ma sprawy. Sylwan, powiedz mi, skąd taki warkocz dorwałeś Pocahontas? A, to jest warkocz, to ja dostałem od pani Renaty warkocz. A, to jest od pani Renata B. Renata B. I co, przyczepić? Nie chcę tego rozpakowywać. Ale chciałeś to przyczepić. O, przytroczyć. Ten warkocz dostałem. A to nie powinien być biało-czerwony, jak te krawaty? Nie, taki. Wspaniała rzecz. Krótszy. Krótszy. Piękna rzecz. Jak handelek idzie? Bardzo dobrze. Co tam udało się skandlować? No, różne rzeczy. Radyjko? No, ja jeszcze się nie rozpakowałem, tak szczerze powiedziałem. Tak szczerze, no to już 2 godziny. Gdzie ten warkocz sobie przyczepić. Ja myślę, że tutaj najlepiej, z tyłu. Nie chcę tego rozpakowywać. No wiem. Zabawek cały kosz. Książki. Nie tutaj. A tu wchodzimy już na obszar Dariusa Maximusa.
O, ale ładny kufel okocim wypatrzyłem. Super rzecz. Bardzo fajne naklejki z Włoch przywieziono z Elicotermy. Takie rarytasy. Lux. Jeżeli ktoś chce, to zapraszamy zawsze. Wbijajcie. O, i kasety są tym razem, dobra, fajnie. I monetki. Monetki prawie wszystkie sprzedałem, to są tylko resztki. Resztki zostały. Szybko się rozchodzą, także śpieszcie tak, się. Także zapraszam. Wczoraj robiłem film, ale mi się nie udał, więc zapraszam po prostu, jeśli coś jest ciekawe, ja postaram się ten film poskładać. Ale zapraszam do Ostrowca też. Do Starachowic na targ starości. Stary wyjadacz. Tak jest. Kondziu, a tobie jak idzie handel? A teraz się bardzo zatrzymał gdzieś. Ale już stówka. Już dzwonimy do widzów. Stówki. Stówki nie przebiło jeszcze. Przyjeżdżajcie. Tak. Tak, parking jest wolny, możecie wszyscy przyjechać. Okej, dziękuję. Nie no, stówki nie przebiło jeszcze. Będzie z 8 dych, 9. Na czekoladę będzie. Ale faja wodna, niesamowita. Kondziu, kupujemy? Na spółę. Na spółę. Proszę Państwa, to rubinowe szkło czekało bardzo długo na tego pana. O Rajuśku. Proszę bardzo. Jakie cudeńko. Ja ten, wiadomo, że w telewizji niekoniecznie prawdę mówią, ale powiem ci, że w naturze to wygląda o wiele lepiej. Ach, tak, nie odda tego telewizja. No. Ale powiedz mi, jak to zainstalować w ogóle, bo tu jest... Wiesz co, będę się nad tym zastanawiał, ale klosik, sam klosik po prostu położył mnie na łopatki. Co ty gadasz? Tak, tak ci się spodobał? Tak, tak, tak. Wiesz co? Klasikowe szkło. Zaczynam zazdrościć ci. Chwileczkę, jeszcze nie ustaliliśmy ceny, może... Co to za badziewie mi tutaj dajesz? O, właśnie, musisz zaniżyć cenę. Wiesz, tak jest. Wiesz, ile w ogóle za to chcesz? To potem pogadamy. Oczywiście, jak najbardziej. Powiem, że rzeczywiście przyznaję, że zauroczył mnie ten artefakt. Faktycznie. A czy będzie funkcjonalny po naprawie? Zobaczymy, będę się starał, bo naprawdę jest nad czym pracować. Znaczy, jest materiał. Jest materiał, jest tak. Materiał. No. A teraz to oszlifować wystarczy. Znaczy nie, proszę nie szlifuj, tylko w cudzysłowie tak oczywiście, metaforycznie przerobisz coś na coś ładnego, tak. No, o, już wiem. O, lewitująca lampa. Nie, bo to na tym polega. No, tak, bo to, jest, no, tak, no, no, w ten sposób. Łańcuszki trzeba dorabiać. Tak, tak, tak. I no nie, no naprawdę... Będzie dyndać gdzieś. Będzie, będzie. No, jestem naprawdę zachwycony. Wspaniale. Dziękuję, że przytrzymałeś dla mnie tyle czasu, bo to przerwa zimowa. Tak jest. Więc pewnie było dużo chętnych, ale ja akurat przez przypadek wszedłem... W dobrym momencie się wbiłeś. Tak. Wbiłem się, tak. Że akurat zamieściłeś film. No. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze raz. Również za zainteresowanie. Za przede wszystkim. A, no to panie, o tobie nigdy nie zapomnę. No i otwieramy sezon i właśnie, no... Temperatura jest typowo tuż początkowo wiosenna, ale słońce świeci, deszcz nie pada, to najważniejsze i dopisują klienci. Na razie widzę, że się kręcą. Jest no niedziela handlowa. Tak, ale ja właśnie nie widzę tych klientów za bardzo. Trochę mi tutaj przykolorowałeś, ale liczę na to, że zaraz się obudzą. I wiesz, jacy to byli przede wszystkim klienci, ponieważ jest takich kupujących, którzy przyszli z domu coś kupić mniej, to handlarze, którzy pozostawili swoje stoiska, bo mogą, bo nie ma za bardzo ruchu. I no, kręcą się właśnie handlarze. Bo to jest tak, że handlarz podkupuje handlarza. O. No, tak jest. Ale na tym się interes robi. Oczywiście. Ten, to jest biznes. Oczywiście. To jest biznes. To jest biznes. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra, wracam do siebie. Życzę miłego handlu. A ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć, ale będziemy robić podsumowanie, to wtedy się okaże, jak tak, było. Pochwalimy się. Tak jest. Najważniejsze, żeśmy się spotkali po przerwie. O, wspaniała to rzecz. I tłuczeczek idzie pod 2 zeta za sztukę. A tutaj proszę Państwa wystawka Przemka. Piękne eksponaty z Francji. Już wiemy dokładnie, że to jest warkocz od pani Renaty B, co miała w oczach K. Witamy serdecznie. Witam. Proszę się przedstawić. Siema, jestem Karpik. Ogólnie co mogę powiedzieć? No tutaj mamy takie o, to jest radziecka konstrukcja, nie? No. Taki rarytasik i to, kurde, czołga odpalało.
Ciekawa sprawa. Nie, czyli no tak, to, tak na serio to ten. Jak akumulator w te 34 poszedł, to takie coś szło. Iskra i lecimy dalej. Dokładnie, ogień. Spawarka, rozruch i ładowanie, czy w jednym, nie? To jest słynny człowiek, który handluje rybami szklanymi. Tak, tak. Naprawdę polecam jego ryby, są świeże zawsze. Prosto z dostawu, tak. No to fajnie, to dobrze. To zobaczymy, co tu jeszcze jest. O, piękne kule. Skąd takie kule? Tutaj o, kolega. To są moje kule. No, nie używałeś kiedyś. Nie używałem. Nie zgubiłem, uciekał. Fajne. Piękne blaszki. O, ta to jest wyłowiona magnesem. Też kiedyś wyłowiłem podobną. Stan 80 chyba igła. Z tego co wygooglowałem. Aha, 82. Starnowa. Myślałem, że starsza, ale może, no to może tak być właśnie. Klucz starąbisty, to Sylwan by do ciągnika by se użył. Odkręcił. O, właśnie mamy kapcia w 30. Trzeba napompować jakoś. Nie jest chętny ktoś? To ustrojstwo napompuje? Nie, bo to prąd. Takiej opcji jeszcze nie przewidziałem. Ale proszę tam kombinować coś jakieś na przyszłości. Ale to może, o, tym. Nie, to podniesiemy to koło tym. To by już podniósł, nie? Brechu no. By coś tam podważył. No właśnie. Już by tak. Pomyślimy. Dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiamy. I jajeczka trafiły w dobre ręce. Proszę Państwa, zrobimy małe podsumowanie. Jest tego, jak widać, troszeczkę. Czyli tak, szklanki stalowa wola 20 zł, durszlak, dyszkę, baniak 20 zł, garnki aluminiowe, te, które 3 sztuki były, daliśmy drugie życie, 2 dyszki. Lego za 20 zł, medale 40 zł, czujka elektryczna 20 zł, komputer dyszkę, cukiernistrza dyszkę, dwojaki piątkę, karafka dyszkę. Nadążacie? Co tam jeszcze? Koszyczki, piątkę, radio za 40 zł, książka za trójkę, kubek szefa za piątkę. Klosz czerwony tutaj oczywiście dla naszego kolegi Przemka poszedł. Jakieś kadzidełka za dwójkę. Ręce porcelanowe tutaj były takie, to poszły za piątkę. Takie obrazki były też, to po dyszce. Podyszce, te 3 sztuki już, promocja dla widza. Maszynka do gotowania taka elektryczna za 25, lampa za 20, tłuczki jakieś były też do mięsa i nie, do ziemniaków, 4 zł. Jajo takie wielkanocne poszło za dyszkę, drewniane jajka, 4 sztuki poszły za 15 zł, jedno gratis. Zabawki tutaj stąd. Też zabaweczki poszły, 16 zł. Mam... 3 zł potrzebuje. O, Sylwan 3 zł potrzebuje, już dajemy. Farelka, lampa, młynek. I jeszcze jeden. I jeszcze coś. I pompka. No i dobra. Koziu bardzo ładną lampę naftową zakupił. W okazyjnej cenie. Tak, 2 dyszek. Pobój, no. Zobacz. Co to jest? 2 miesiące nie jeździłem i mi mysze mydło zjadły z samochodu. Tyle zostało z mydła? Tyle zostało z mydła. Chciałem się ręce umyć. O, to jakieś stare myszy musiały. Ale wiesz co, całe szczęście, że to była mysza, a nie kuna. Bo kuna to potrafi zeżreć wszystkie kable. To już byś w ogóle nie miał mydła ani kabli. Ja bym dzisiaj nie przyjechał. Właśnie, po pierwsze. No. Ale historia, no. Takie rzeczy tylko na Pchlim Targu. No i Sylwanie, udało ci się sprzedać krajelnicę, no, słyszałem. No, krajelnica poszła fajnie. Fajnie. A pani znała się na niej, wie, że tam blokada jest. Tak, myśmy nie potrafili odpalić jej, ale udało się w końcu. No. Także fajnie. No super, dobra. Handlujemy dalej. Handlujemy. Zadowolonyś? Bardzo. To dobrze. No, proszę Państwa, znowu udało się parę rzeczy sprzedać. Tak, po 2 zł, po 5 zł. Albumy na zdjęcia sprzedane tutaj. Pomógł mi Darius w rozmienianiu pieniędzy. Pilniki Sylwan sprzedał 2, 20 zł. Jakieś koszyczki jeszcze tutaj były, takie małe. No to mogę pokazać akurat, że jakie to koszyczki były. O, takie małe koszyczki. Ogólnie fajnie to wszystko idzie. Bransoletkę jakoś tam Sylwan jeszcze sprzedał. Kufel na piwo. Tutaj był taki, małe kufelki jeszcze są. Tutaj Darius ma dla ciebie jakiś prezencik mały. Bomba. Ale musisz otworzyć i zobaczyć. No tak, inaczej nie będzie to działało. 5 zł.
O, ludzie czekają, co to może być? Wow. Pokaż pod słońce, tak pod światło. Campari. To jest oczywiście... Zero alkoholu. Zero alkoholu. A, no to fajnie. Tak. Możesz spożytkować na miejscu. No to... I fajny kapsel. Masz taki no nie mam właśnie kapsel. Jest... to ten, on czeka na ten kapsel. Ja czekam na ten kapsel. Ty sobie wypij w środku. Co jest? Dzięki. Butelka jest fenomenalna. No piękna. Campari soda. Dlatego to... Gazówka. Gazówka. Tak. Dzięki. Gościu. Dzięki. Herbatka, zdrówko dla widzów wszystkich i tych, którzy byli tutaj na targu i widzów z YouTube'a. Jest tutaj do grzebania koszyk, troszeczkę zabawek, jakieś samochodziki teraz też poszły. Sylwan tu dyskusję prowadzi z kolegami. Fajny właśnie podczas pchlego targu nie tylko handlować, ale i kogoś spotkać, porozmawiać. Tak, fajnie, fajny kontakt z ludźmi. Super. Właśnie Sylwan sprzedał Judasza do drzwi. A troszeczkę ludzi przybyło. Robi się ruch w końcu. Koło 10. No i dobrze. Proszę Państwa, Dariusz jest przyklejony. Już tutaj jest dawny Dariusz, ale obok niego nowy Dariusz. Zapieczętuj. Hello. Przypieczętuj. I siedzi. No i proszę Państwa, maselniczka, która jeździła ze mną bardzo długo, taka blaszana, za 10 zł poszła w końcu. I uratowane gumowe kaczuszki, komplet, 4 kaczuszki, żółw i jeszcze jakieś jedno zwierzę było. Poszły. Za piątaka, cały komplet. I te gadżety troszeczkę ci schodzą, no, nie? Schodzę, takie po złotówce, po dwa. Jakiś tam wizjer był, jakiś tam, jakieś tam bransoletki. Takie rzeczy, no, wyrzucilibyśmy. A tutaj dostają drugie życie, nie? Gwoździe. Gwoździe, była klientka na gwoździe, no. Ale jakoś nie ma odzewu. Aha, ale jajki sprzedałeś. Jajki? Złotóweczkę na kwiatuszki, doniczkę. No i wspaniale. Po złotóweczce i jest. Zapisuj. Już zapisuję, już biegnę. Dzisiaj coś mnie w formie jest. Drogi Trzeźwym. Drogi Sylwan. To jestem, tylko jeszcze nie rozgrzany mięśnie. No tak, po zimie się jeszcze nie rozciągnął. Tak? Tak, dłuższy jestem. Nie, to jest przód. Nie. No nie jest. No. Dobra. Nie ma szans. No, słoneczko wyszło. Słoneczko przyjemne. Przeplatana dzisiaj pogoda. Trochę deszczu, trochę słońca. No, ale fajne, wagę sprzedałeś kuchenną. Super. Trochę gadżetów zamówionych. Zablokowanych? Zamówionych, ale nie wiem. A, zamówionych. Ja coś czuję, że niedługo, wiesz co będzie sprzedane? Ta praska. Ta praska będzie, ona tam... Ona bardzo ładnie wygląda. To trzeba umyć. To trzeba odczepić, to się odkleja. Następną warstwę. Popatrz, tutaj jest taki, o. A to czego to nie odczepione, to takie brudne. I spójrzcie, okulary, w których Sylwan występował niejednokrotnie, trafiły do dobre ręce. Super. Niech służy. Niech służy, dzięki. Sylwan, to jest pan Krzaklewski. A ja myślałem, że był zespół Krzak. Jest Krzak, bluesowy zespół. A jeszcze chciałem powiedzieć, zapytać. Suszarkę sprzedałeś, tą żółtą, Farela. Tak. Za dwie dyszki. Za dwie dyszki. Dobrze. Proszę Państwa, dostaliśmy taki piękny czołg do te czwóreczki. T34 wyląduje w T4. Dokładnie. I jeszcze wsadzimy kogoś tu do środka. Dokładnie, on. Jakiegoś żaba albo innego stwora. Super, dzięki wielkie. O, widzę, że siodełko skórzane sprzedaje za dwie dyszki. Super. No troszeczkę tu ubywa rzeczy. Ale i też przybywa czasami. Bo przybyły dzisiaj niektóre rzeczy. Na przykład dostaliśmy taką piłkę. No ale drewniana. No i tu spadł skobelki takie jeszcze dostaliśmy. Piękne, to też są piękne. No. Za to są zasuwki. Zasuwy, tak. Zasuwy. Nie skobelki, to są. Przepraszam, zasuwy. Przepraszam. Ale to jest drewniane. Drewniany, a teraz wszystko w plastiku. No właśnie. No i udało się sprzedać drewniany obraz z wyrytym statkiem. Pięknie, to jest malowane ręcznie. Tak. Piękne rzeczy. To są te dwa talerze najbardziej mi się podobają. Te wyryte mniej, ale też są fajne. No jeden statek właśnie odpłynął za dwie dyszki.
Państwa, od Maximusa tutaj otworzymy za chwileczkę Campari. Sylwan będzie kosztował. Sylwan, powiedz, czy to jest, nadaje się do spożycia, czy nie? O kurde, gorzkawe. O! Może się przerzucisz całkowicie na to. To jest jak żołądek boli. To jest takie lekarstwo. O kurczę. Do dna. O kurde, gorzkie. Mocne? Gorzkie, ale dobre. No to zdrówko, widzowie. Gorzkawe. To jest ten, na zioło, na ziołówka. No to będziesz zdrowszy. To dobra, to wyłączam już kamerę. Degustacja reszty poza kamerami. Soda. To bez alkoholu jest. No wiadomo, że bez alkoholu. Soda z wokiem. Ktoś kupi, nie, to do salonu pójdzie, to jest... Ktoś kupi, kto się zna. On go chciałby wymienić. Proszę Państwa, zawody Strongman w siłowaniu na rękę. Edycja pierwsza, druga właściwie, pierwsza nie była pokazywana. Kondzio, Kondra, Maciek. 3, 4. Niesamowite emocje. Spójrzcie na ten wzrok. Zmierzyli się wzrokiem. No i chyba już wszystko ja... Chociaż nie wiadomo. Przejdźmy może z tej strony. O! Jest. Coś się dzieje. Najsilniejsi w województwie. Magnesiarze. Kibice szaleją. Dobra, uznajemy, że jest remis. Dajesz! Dajesz! Nie mówię, który dajesz, obydwa niech daje. Spójrzcie na to, no co tu się... Walka jest tak wyrównana, że szok. Du. Oj, widzę tu... Kondziu, nie puść tyłem. On tutaj... Tylko mu nie złam ręki. Nie złam mu ręki. Ej, to już jest naprawdę... Jest dźwignia tu założona już. Aż mu zżółkły palce. Dobra. Remis. No, niech będzie, ja nie będę oceniał, ale gratuluję panowie, jest siła. Maciek cofał rękę, musiałem przybliżać, bo byliśmy już tak prawie. Przypakowałeś, nie dałeś pokonać się. No nie dał się pokonać. Nie dał się ja to pokonać, pamiętam, no. Że go pokonałem kiedyś. Tak? Było 63. Tak. Widziałem go na własne oczy. Pokonał go, tak. Czyli ty jesteś najsilniejszy. Ja jestem. Ale nie spodziewalibyście się. No przecież to jest prezes magnesiarzy, nie? No oczywiście, że prezes musi być najsilniejszy. Ekipa Sandomierza. Rozwiązane wszystko. No Sylwan, co tam opowiesz? Bardzo dobrze się czuję. Widzę wszystko w kolorach. Jasnych kolorach. Jasnych kolorach. Zawsze trzeba być pozytywnie nastawiony. Co nie, Maciek? Teraz może każdy gadać, co chce. Ja i tak przyjmuję to, co ja chcę. Jeśli chodzi o konie, to czarny koń został sprzedany. Nie sądziłem, a jednak był czarnym koniem. No i co? Popadało. Godzina 12. Pakujemy się. Ludzi przedmuchało wszystkich. Ale targ udany. Jesteśmy zadowoleni. I super piękna rzecz. Znalazła nowych właścicieli. Proszę bardzo. Jest. Nauczył się przez te kilka godzin. Brawo. To jedź do domu już. Nie zatrzymuj się. Uważaj na moście. Mogę osuszyć. Proszę Państwa, 925 zł. Dzisiaj wynik. No to jest fajnie. Bardzo dobry wynik. Ja jestem zadowolony, Sylwan. Ja liczyłem, jak 500 będzie, to będzie dobrze. No, rekordu nie ma, ale i tak było fajnie. U mnie było około 240-235 zł. Kurde, jaką dniówkę mam. Bardzo, bardzo ładnie, ale też nie rekord. No nie rekord, ale jak na... Rekord był ponad 300. 340, 320. Jak na niepełnoletniego, to świetny wynik. Świetny. Dobrze, no to trzymamy się, trzymajcie się też. Jeszcze tutaj z Dariusem się żegnamy. Heja. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkich. Zawsze serdecznie. Tak. Na razie. Hejka. Jeszcze zrobimy przebitkę z drogi. Tak jest. Yeah. Chłop.
Łapnął palmę większą od siebie. Nie wiem, czy to kamera uchwyciła. Jak my tu nie jedziemy, tej roboty są? No roboty, no i to... Chłopiak, dąpa palma jeszcze większa. Proszę Państwa, czołg zainstalowany w tej czwórce. Jest. Będzie się tu prezentował ładnie. Ładnie, ładnie. A wiesz co ja tu zrobię? Froga tu wsadzę do środka. Pa, czołgista! Czołgista ma. A hełm, ma. Zrób mi przybitkę froga na czołgu. Proszę bardzo. Jaki zadowolony. Jakby skwarka lizał.